Cześć, witajcie, z tej strony Robert, witam was na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy sobie serię na temat pakietu Office Online. Pozwolę się tylko szybko zaloguję, zatrzymam nagrywanie, żeby was tym nie zajmować wam czasu. Ok, jestem z powrotem, zalogowałem się do pakietu Office Online. Ja pokazywałem wam w poprzednim filmie na temat Worda, jak się zalogować, więc sobie zobaczcie. A dzisiaj zajmiemy się programem Excel, ale zaznaczam, że ten film może będzie taki, nie będzie taki długi jak poprzednio. Po pierwsze postaram się, jak Worda omawiałem, po pierwsze postaram się to streszyć, a po drugie nie będzie tak długi, gdyż nie używam wszystkich funkcjonalności Excela. Nie znam tej funkcjonalności, więc na jej temat nie będę wypowiadał. Więc przechodzimy do sedna. Otwieramy sobie Excela. I sobie, o, jak widzicie, mamy znowu Excela. Uruchomił się Excel nam i jak widzicie, znowu działa to, wygląda to bardzo podobnie jak Word Online. Cały czas mowa o wersji online, tak mowej. No i po uruchomieniu tego Excela online możemy sobie uruchomić pusty skórę sheet, czyli oznacza to 0, albo wybrać jakiś tutaj z proponowanych nam szablonów. I jeszcze można więcej otworzyć stronę z szablonami i sobie pobrać więcej szablonów. Tak. Więc naprawdę można sobie tutaj podziałać. Ja wam jednak pokażę te wszystkie funkcjonalności, które oferuje Excel Online, bo to będzie przyrównanie do wersji komputerowej, więc nie będę pokazywał automatu wszystkich funkcjonalności, tylko pokażę, co tutaj mamy. Uruchamiamy sobie pusty skórę sheet. Tak. O, i uruchomił nam się interfejs Excela Online. Jak widzicie, mamy tutaj nasz pasek zakładek z narzędziami. Do góry mamy tytuł naszego pliku. Informacja, to jest zapisany poprawnie. Ikona jak ze Skype'a, tak samo jak w Wordzie, żeby można było się skontaktować. Możliwy nasz login, imię, zlogowanie się. Mamy też poza oczywiście wszystkimi paskami narzędzi, mamy oczywiście pasek do wprowadzania formuł i jeszcze mamy tutaj możliwość przejścia do konkretnej komórki. Teraz mam zaznaczoną komórkę A1, jak sobie tutaj wpiszę na przykład D5 z dużą literą D5 i nacisnę Enter, to przejdę do komórki D5. To jest właśnie pasek komórek, jest to, tak, ja to tak właśnie nazywam sobie, że to jest pasek komórek. A1 sobie otworzę, ok. Tu mamy przycisk służący do wstawiania właśnie funkcji do Excela. Możemy sobie wybrać tutaj szerokie kategorie funkcji. Sumę, średnią, ile liczb, maksimum, minimum, odchylenie, od standardu, próbę i tego typu różne funkcjonalności. Ja nie korzystam z Excela za dużo, więc na ich temat się nie wypowiem za bardzo. Jeżeli chodzi o funkcję suma czy coś, to wiem, co to jest, ale jeżeli ktoś by się interesował daną funkcją i nie wiedział, do czego ona służy, jak ją wykorzystać, to niestety będzie musiał sobie wyszukać w internecie, bo ja z Excela nie korzystam w taki sposób jak Worda. Nie. Dobrze, dalej. No i omówimy sobie teraz tutaj te paski narzędzi. Co tutaj mamy za narzędzia? Jeszcze tutaj mamy opcję udostępniania, czy po prostu no, to samo co w Wordzie było. Możemy sobie udostępnić pliki, zaprosić osoby ze znajomych, z kontaktów, z Outlooka. Wpisujemy po prostu nazwę
Jeszcze uwaga, jakoś komentarz. Jeszcze możemy linka otworzyć, podobnie jak w Wordzie, nie? Klikamy, wybieramy, czy to ma być edycja, czy tylko odczyt, klikamy wygeneruj i za chwilę dostaniemy linka do skopiowania, na przykład na do wiadomości na Messengerze, na przykład. Żeby dana osoba sobie mogła wejść. Tutaj mamy przycisk z szybkimi skrótami do innych programów pakietu. I omówimy sobie teraz kolejne po kolei wszystkie zakładki, które tutaj mamy. Dodam jeszcze, że Excel Online jest jeszcze bardziej zubożony w stosunku do wersji standardowej komputerowej niż Word. Word nie jest aż tak mocno obłożony o funkcjonalności w stosunku do komputerowej wersji. Excel jest jeszcze bardziej ubogi w funkcjonalności. Na przykład tutaj nie mamy zaawansowanych funkcji matematycznych i tego typu spraw. My omówimy sobie teraz po kolei wszystkie zakładki, narzędzia. Menu Pick. I to podobnie jak w Wordzie. Mamy informacje. Plik sobie możemy otworzyć w Excelu na komputerze, ochronić go przed edycją. Czy jak zaznaczymy to na żółto, to wtedy nie żadna osoba, której to udostępniliśmy, bez naszej zgody nie będzie mogła edytować koszytu. I jeszcze poprzednie wersje, czyli to, co pokazywałem wam w przypadku Worda. To jest taka historia naszych właśnie tutaj działań i sobie możemy do nich wrócić. Nie? Dzięki temu szybko możemy odzyskać naszą pracę. Jeżeli coś się nam popsuło i chcemy do tego wrócić. Nie? Narzędzia głównych mamy. Cofanie, ponawianie, wklejanie ze schowka. Jako normalne wklejanie, jako formuła. Jako wartość i jako formatowanie. Dalej mamy wycinanie, kopiowanie i malarz formatów. To jest właśnie to narzędzie do przenoszenia formatowania między danymi elementami. Czcionkę możemy ustawić, pogrubić ją, czcionki zmienić, pogrubić kursywę, podkreślić, podwójnie podkreślić. Jeszcze tutaj mamy przekreślenie. W Wordzie też te funkcjonalności są, tylko one są bardziej ukryte. Bo w Wordzie się ich tak często nie wykorzystuje, jak właśnie w Excel. Powiększę sobie czcionkę, żeby wam pokazać coś. O, i teraz albo jeszcze większą. Oj, 26. Nie wiem, czy się zmieści. Powinno. Tak, ale sobie muszę poszerzyć komórki. Nie chcę zaznaczać, tylko poszerzyć. O! No dobra, nie bardzo, ale chciałem wam pokazać to podkreślenie, no to napiszę tutaj. Teraz sobie możemy to zaznaczyć, ten tekst. I tutaj właśnie podwójnie podkreślić, to będzie tak wyglądać. I jeszcze możemy sobie jeszcze przekreślić, jakby ktoś nie... Oj, tylko muszę zaznaczyć ten tekst. Żeby wam to pokazać. O, to dwa razy kliknąć. Dobrze. I mamy jeszcze przekreślenie. To. O. Dobrze, no i poza tym mamy jeszcze opcję krawędzi, tutaj możemy sobie sformatować tak komórki, żeby były widoczne. Tylko na krawędź, to będzie to tak widać, wyglądać. O, może wam pokażę na innej komórce. Dolna krawędź, to będzie tak wyglądało. To po prostu ukrywanie krawędzi, nie, to jest. Tylko dolna krawędź jest widoczna. Tylko górna, lewa, prawa.
brak krawędzi, to wtedy te komórki nie widać wcale. Ona nie jest taka wyróżniona. To chodzi o wyróżnienie. Wszystkie krawędzie to będzie właśnie tak bardziej wyróżnione, żeby możemy więcej komórek zaznaczyć i zrobić takie wyróżnienie. Krawędzie zewnętrzne, wewnętrzne, grubość. Podwoić możemy krawędzi gruba, krawędź dolna, górna, lewa i prawa, i takie podwójne jeszcze tutaj i kolory możemy zmienić obramowane. Dalej mamy wyróżnienie tekstu, kolor czcionki i wszelkiego typu rodzaje tutaj formatowania, zwiększanie czcionki, wyrównywanie tekstu, zawijanie tekstu, to się może przydać, nawet jeżeli mamy na przykład komórkę za małą i teraz sobie tutaj napiszę jakiś wyraz. Witajcie, jak widzicie, nie mieści się cały w jednej komórce. Więc trzeba to, możemy to naprawić na dwa sposoby. Zaznaczając cały tekst. Uruchomić zawijanie komórek, tekstu w komórkach. Tak. O, to wtedy jest to tak widać, tak to wygląda. To jest takie właśnie dolne. Na dole ten tekst się znajduje, ale to możemy również naprawić. Ale się nie mylę, po prostu wyrównując do lewej. Do lewej, normalnie i do środka, czyli tu. Albo do góry. Może o, właśnie tak. I wtedy właśnie tak widać. A poza zawijaniem to jeszcze możemy, jak nie chcemy, żeby było tak właśnie podzielone, tak witajcie. To możemy jeszcze sobie zrobić takie co taki myk, że sobie wymarzymy i scalimy dwie komórki. Zaznaczamy obydwie i klikamy scal. I wyśrodkuj. Tyk. I teraz możemy większy tekst napisać. Na środku, nie? O, i drobkę zrobiłem. Witaj. Proszę bardzo, witajcie, już mamy w jednej komórce, nie? No, to tak przy okazji wam wytłumaczyłem, jak to naprawić, bo wiem, że też często się pojawia te pytania w internecie, jak to zrobić. Więc tak tylko pokazałem. Dalej mamy jeszcze może wyboru rodzaju danych, jakie tam wprowadzamy. To się może przydać nam przy niektórych formułach, żeby nie było problemu z ich wprowadzaniem. Jeżeli na przykład w danym komórce albo w danym zakresie komórek wiemy, że występują tylko liczby, to wybieramy tutaj typ danych liczbowy. Nie? Jeżeli to jest tekst, to wybieramy tekst. Tu jest tekstowy. Ogólny typ danych tyczy się dowolnego rodzaju danych. Także jak wybierzemy Excel, wybierzemy ogólne, to Excel będzie traktował to jako jakiekolwiek dane. Ale wiem, że czasami pojawiają się problemy z niektórymi funkcjami i trzeba pokazać, że to jest konkretny rodzaj danych. Nie? Do wyboru mamy liczbowe, czy po prostu liczby, całkowite, walutowe, czy po prostu waluta w postaci liczby i znaku waluty. Księgowe to są po prostu dane oznaczające jakąś walutę, to po prostu na przykład złoty, ZEU albo euro. Data krótka to po prostu po kropkach, na przykład mamy dzisiaj 12 marca mamy dzisiaj, to będzie 12.03.2019. Data długa to będzie 12 spacja marzec, spacja 2019, spacja roku. Czas, no to wiadomo, po dwukropku godzina,
Procenty to są po prostu dane procentowe, czyli ułamek na mianowniku 100, czyli po prostu nic innego jak jedna setna, na przykład 500. Ułamek to po prostu taka takiej postaci ułamkowej, 1 przez 2, na przykład naukowe to mamy różne innego typu dane, na przykład 10 do potęgi trzeciej, pierwiastek trzech i tego typu rzeczy. Tekst, no to już tłumaczyłem, po prostu zwykłe litery. I jeszcze mamy więcej formatów do wyboru. Mamy liczbowe, walutowe, księgowe, data, czas, procentowe, ułamkowe, naukowe, tekstowe, specjalistyczne i niestandardowe. Tekst wybierzemy jakąś na przykład, powiedzmy, ułamkową. To dwa razy to sobie tutaj możemy klikamy i to sobie możemy wybrać jeszcze format tych ułamków. Czy mamy taki poziomy, czy mamy taki ograniczenie do jednej cyfry, do dwóch cyfr. Jako ósmy na przykład, by czwarte, jako czwarte, nie? Czyli możemy sprecyzować jeszcze tutaj, nie? Żeby jak ktoś już wiedział z góry, że tam są takie dane. Dobrze, to do tego służy. Dalej mamy właśnie te skróty właśnie do fałdowych danych procentowych. Ułamek dziesiętny, czy po prostu dodatkowo 0,10. Po przecinku, zwiększanie liczby miejsc po przecinku i zmniejszanie miejsc po przecinku. Formatowanie warunkowe, to jest ciekawa sprawa. Bo sobie na przykład tylko robimy to i możemy tutaj wybrać rzecz taką, że jak wprowadzimy jakieś dane, to na podstawie jakiegoś warunku Excel wykona nam jakąś czynność. To się może przydać na przykład przy jakichś zestawieniach, nie? Albo tych. W rozpisce, na przykład, czy mamy jakieś zyski, czy straty i tego typu rzeczy. Reguły właśnie wyrażeń regularnych. To jest właśnie to, co ma się stać po wykonaniu po jakimkolwiek zdarzeniu. Po wybranym zdarzeniu. Czyli, jeżeli wybierzemy regułę większe niż i wprowadzimy na przykład 5 w wybranej komórce, nie? I jak znamy, tak, jeżeli wprowadzimy na przykład większą liczbę niż 5, to ta czynność się nam wykona. No powiedzmy na przykład, wybierzemy sobie regułę większa niż i sobie tu wpiszemy, albo wprowadzę wam to na jakimś zakresie komórek, na przykład takim, żeby to działało, większa niż. Sobie tu wpiszemy na przykład 10, pyk, i co ma się stać? No, możemy jasno-kolorowe wypełnienie zrobić, żółte wypełnienie, zielone i inne kolory. Ja sobie biorę żółte, na przykład wybrałem regułę większe niż 10. Tak, ok. O, i teraz w tym zakresie powinna działać nam ta reguła. Czyli jeżeli wpiszemy tutaj 9, to się nic nam nie stanie, ale jeżeli wpiszemy 11, o, jak widzicie, nam to zakolorował na żółty kolor i to działa w odrębie zakresu, który zaznaczyłem. Czy to było gdzieś jakoś tutaj, nie? Ta reguła nam działa. Jeżeli wybrać zupełnie inną komórkę i wpiszę na przykład 11, to ta reguła nam tutaj nie zadziała. I tu mamy właśnie te reguły. Większe niż, mniejsze niż, pomiędzy tymi liczbami. To tutaj ustawiamy, co ma się stać między 4 a 6, na przykład. Jeżeli taka liczba wystąpi, liczba równa tej, to wtedy nam Excel koloruje. Tekst zawierający konkretne znaki, litery, słowa, data występująca i zduplikowane wartości.
No, to się często wykorzystuje, żeby po prostu ułatwić sobie usuwanie jakichś powtarzających się danych. Reguły pierwszej i ostatniej, bo to było wyróżnianie, a teraz mamy pierwszej i ostatniej. No, tutaj możemy was kolejny w jakiś sposób formatować, na przykład mamy 10 pierwszych elementów, a to w ostatnim wpiszemy ustawioną przez nas reguły, to nam tutaj pokoloruje. Ja się na to temat specjalnie nie będę wypowiadał, bo nie używam specjalnie tej funkcji dalej. Ja sam tego wykorzystywałem reguły, te pierwsze wyróżniania. Będziemy działają paski danych. My też możemy tutaj, jak widzicie, w jakiś sposób tutaj właśnie poformatować skalę kolorów, zestawy ikon i jeszcze wytyczne reguły. No tak, będziemy chcieli usunąć jakąś regułę z tego pliku, no to możemy usunąć. Z całego arkusza możemy wyczyścić z wybranych elementów. Formatuj jako tabelę. To się może nam przydać, żeby na przykład będziemy chcieli na przykład ustawić, żeby dany fragment arkusza był wykrywany i traktowany jak tabela. Że żeby był znaczony jakiś element, zakres, numerek i wybierzemy formatu jako tabelę. Tyk. Nawet dane w tej tabeli należą do następującego zakresu. Od A2 do F12, bo tak zaznaczyłem. I moja tabela ma nagłówki, dokładnie nie ma nagłówków, więc tego nie zaznaczamy. OK. No i teraz możemy tutaj w tej tabeli wprowadzać jakieś dane i tutaj sobie nimi operować na ich sortowanie i tego typu sprawy, nie? Jak to w tabelach jest. Nie będę wszystkich funkcjonalnych tematów, żeby z tego nie wyszło terenowe. No, mamy dalej wstawianie. Wiersze z innego arkusza. To możemy dodać jeszcze do tabelki wiersz z arkusza kalkulacyjnego, który mamy otwarty. Przełącz wiersz nagłówka i przełącz wiersz suma. No, to tutaj takie funkcjonalności mamy. Gdzie mamy wstaw, no to jest właśnie to wstawienie, wstaw wiersza akusa, kolumny, wiersza tabeli, powyżej, poniżej, skopiowane komórki, możemy jeszcze wstawić gdzieś indziej, wstaw komórkę, przesuń, prawo i w dół, i jeszcze wstawić akus, możemy cały. Usunąć możemy właśnie zaznaczone komórki z akusa, albo z tabeli i jeszcze formatowanie, nie? Wysokości, auto dopasowanie wysokości. No właśnie, to się może nam przydać, tak, jeżeli sobie zaznaczymy wszystko i zrobię Ctrl-A i sobie zrobimy auto dopasowywanie szerokości na przykład kolumny. O. I teraz jak będę sobie tutaj pisał, jak widzicie, komórka nam się rozszerza w miarę pisania, nie? Co tam jeszcze możemy zrobić? Tak samo możemy zrobić z wysokością wierszy. Nie? Ukryć możemy konkretne wiersze albo kolumny i zmienić nazwę arkusza. Jeszcze możemy czyli tego na dole tutaj. U mnie jest arkusz 1. Teraz sobie mogę zmienić na przykład na test. Bo należy wiedzieć, że w Excelu można mieć więcej stron arkuszy w jednym skrócie.
No i mamy jeszcze dalej zmień nazwę arkusza i duplikuj arkusz, czyli po prostu skopiowanie z tego samego arkusza jeszcze żeby był dwa razy na przykład, nie? Autotransportowanie, autosumowanie, no to ciekawa funkcja, to pozwolę sobie wyłączyć się to właśnie autodopasowanie. Aha, muszę zaznaczyć przecież i wyłączymy autodopasowanie. Szerokości. No dobra, no nieważne, ale będę mógł wam to pokazać, tylko wyczyszczę tą 11. Wprowadzę sobie tutaj jakieś liczby. Zwiększę sobie czcionkę. Na przykład na 16. I wpiszę tutaj takie liczby, na przykład 1, 8, 5, 6, 7, 1, 0, minus 1, 5, 2, 2,5. A widzicie, że a, no, o to właśnie mi chodziło, żebyście uważali. Prowadziłem 2,5. Ale teraz się zapytacie, dlaczego zaokrągliwą liczbę? To pierwsza odpowie. Ja wiem, ja zapowiem do czego. Zaokrągliło nam liczbę dlatego, że w tej komórce, które pisywałem 2,5, jest ustawiony typ danych jako ogólna. Jeżeli zmienimy sobie na ułamkowy tyk i teraz sobie wpiszemy tutaj 2,5, to nam nie zaokrągli liczby. Ale przestawi nam właśnie w taką liczbę ułamkową, nie? A jeżeli chcesz mieć taką po przecinku, to wymieniasz typ danych na tutaj akurat nie ma na liście, ale trzeba zmienić te dane na liczbowe po prostu chyba. Tak, na liczbowe, dokładnie, na liczbowe. I teraz piszemy 2,5. No i nam nie zaokrągliwa. No, zapisało mi się w postaci do setnych ułamków, bo tak wybrałem, tam gdzie wybrałem, żeby były dane po przecinku. Ale jak ty wybierzesz sobie jedno miejsce po przecinku, to będziesz miał jedno. Dobrze, jest 5, 8. Dobrze, i tyle liczby starczy. I teraz pokażę wam funkcję auto-oj. Przyciągnąłem, nie anuluj. Przyciągnąłem dane, przesunąłem nie chcąc zaznaczyć, o. O, i teraz sobie wybierzemy opcję autosumowania. I z autosumowania możemy skorzystać, na przykład, jeżeli chcemy na przykład szybko policzyć sumę, czyli po prostu dodać wszystkie liczby do siebie, średnią z tych liczb, wyliczyć, liczby, czy po prostu policzę nam ile tych liczb jest. Maksimum, największą liczbę mamy wystawić, tutaj największą liczbą jest 8, więc powinna nam 8 wstawić, dokładnie jest. Autosumowania mamy dalej. Minimum, maksimum, jeszcze więcej funkcji, no to są tutaj różne rakie funkcje. Trochę sobie tutaj możemy przestudiować, nie? Możesz sobie też. No i jeszcze możemy narzędzie wyczyszczenia z wybranych komórek, wyczyszczenie wszystkiego, formatowania zawartości i komentarzy do pliku, jeżeli są dodane. Bo możemy też komentować właśnie, tak jak w Wordzie, nie? Sortowanie, dalej mamy sortowanie i filtrację. Rosnąco możemy posortować liczby, na przykład, albo tekst, jeżeli, albo tekst,
W przypadku tekstu, jeżeli poszukujemy rosnąco, to będzie od A do Z, a jeżeli poszukujemy malejąco, to będzie od Z do A. Mamy jeszcze wszelkiego rodzaju filtry, ale na ich temat się również nie wypowiem, bo nie korzystałem nigdy. Wyczyszczenie i filtracji i zastosowanie ponownie, nie? Filtrowanie. I jeszcze na koniec mamy znajdowanie tekstu, update, znajdowanie, zamiana i przejście do konkretnej komórki na przykład. Nie? Wybierzemy, czy wpisujemy komórkę, wartości albo jakieś odwołanie. Na przykład my tu wpiszemy S7, czyli taka komórka na przykład. No i przeszedłem od razu do komórki S7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dokładnie. Ale wrócimy sobie do początku. Tam mamy dane. Ale oj, to daleko pojechałem. Dobrze, mam początek. I tak, co my tu jeszcze mamy? Wstawianie. Możemy wstawić oczywiście funkcję, na to już wam tłumaczyłem, co to jest ankieta. To wykorzystujemy do tego celu program Microsoft Forms i tu tworzymy ankiety. Popatrzę sobie, jak klikamy. Tworzymy nową ankietę i tu sobie możemy utworzyć własną ankietę programu Excel. Rozumiem. I tu tworzymy. Wobec tutaj pierwsze pytanie, tak jakbyśmy quiz tworzyli. Wpisujemy pytanie, następne pytanie i odpowiedzi do nich, nie? Na przykład sobie tu wpiszemy. Dwa. Wprowadź pytanie. I tu wprowadzamy pytanie. Dwa razy dwa, na przykład. No to jest przykład, oczywiście przykład. Podsyto pytania. Jeżeli chcemy typ odpowiedzi, liczba wymagana oczywiście, jeżeli chcemy oczywiście coś wymagany, format, stała liczba, czy to jest procent, czy waluta. Ile miejsc po przecinku ma być w odpowiedzi poprawnej i odpowiedź domyślna, nie? Gotowe. I tu wprowadzamy no i to jest tylko jedno pytanie. Zamykamy. O, i mamy 2x2 i teraz możemy wybrać tylko odpowiedź trzeba wybrać, nie? Ja mówię, z tej funkcji nie korzystam, więc tego nie wypowiem. Dobrze, idziemy dalej. Tabelę już możemy wstawić. Aha, ale to sobie utworzymy nowy arkusz. Sobie przejdziemy do następnego arkusza, do naszego arkusza testowego. I tu mamy może wstawienie tabelek. Czy po prostu możemy to samo zrobić po prostu ojej, coś się tutaj. Ojej, co teraz chyba coś mi się tutaj zrobiło. Teraz nie wiem, gdzie komórki, co tam się tutaj zrobiło. Wyłączę do kolekcjonera i włączę go ponownie. Bo coś nacisłem, nie wiem co. Dobrze, dokument zrobimy. O. Dalej możemy wstawić sobie właśnie te tabelki.
trzeba oznaczamy zakres komórek, gdzie ma być tabela wstawiona, tabelę wstawiamy, czy ma mieć nagłówki, czy nie. Zrobimy tym razem z nagłówkami. O, i mamy tabelkę. Możemy sobie kolumnę ponazywać. Nie. I podchodzę takie dane. Dalej, w ustawieniu mamy tabela przestawna. To wam pokażę, bo to jest ciekawa sprawa, tylko sobie otworzę dokument, gdzie mam jakieś dane. Zeszyt jeden, to jest po to. Może daję jeszcze dokument teraz. To bez skrócie tabela przestawna, o jest, to są, to jest tylko, to jest właśnie tabela przestawna, tylko muszę ją usunąć sobie ją. I stworzę ją sobie z wami. O, nie mamy. Skrócie tabela tabela przestawna, tylko sobie zrobię tak, żeby było wszystko ładnie widać. Oczywiście zrobię autodopasowanie. Żeby było widać. Wszystko elegancko te dane, nie? Formaty i dane. Tu. Autodopasowanie szerokości kolumn. O. Już wszystko widać. Nie. Przepraszam, ten film może być taki chaotyczny, ale przez to mówię, że nie używam specjalnie tego programu. Szerokości kolumny, autostrony szerokości. O, teraz, dobrze. Coś musiałem nie trafić, dobrze. Teraz sobie stworzymy tą tabelę przestawną. Mamy tutaj tabelę z jakimiś danymi. Produkt, kategoria, marka i sprzedaż. Czyli po prostu liczba sprzedanych produktów, nie? Jak to wyrażę. I teraz tak, tabela przestawna się używa do podsumowywania jakichś danych, robienia podsumowań. I teraz tak, mamy jakieś dane w tabeli i teraz załóżmy, że chcemy sobie sprawdzić jedną rzecz, na przykład ile produktów zostało sprzedanych danej marki, albo ile mamy marek, na przykład danego produktu, no właśnie, albo ile produktów zostało sprzedanych danej marki, ogólnie, nie, niezależnie od konkretnego produktu, nie? No to zamiast ręcznie sumować, liczyć, to możemy sobie stworzyć taką tabelę przestawną. Ja sobie zaznaczamy wszystkie dane, albo po prostu klikamy w odrębie tej tabeli, jak to automatycznie nam rozpozna i zaproponuje nam zakres i tworzymy tabelę przestawną. Klikamy wstawianie, tabela przestawna. Gdzie to określamy zakres tabeli, ona zaczyna się od A1 do D11. I tak powinno być. Od A1 do D11. Tu jest dobrze. Mamy wyróżnione nawet, tutaj nam pokazuje, że obramowanie jest, nie? Możemy tabelę wstawić w obecnym arkuszu, albo jeszcze w istniejącym i tu wprowadzamy właśnie lokalizację, czyli po prostu symbol kumarki, albo jeszcze w innym arkuszu możemy wstawić, żeby nam było wygodniej, nie? Na przykład. Ja na cel pokazowych zrobię to w obecnym arkuszu i wstawię to na przykład w komórce K5 na przykład. I klikamy OK. Pyk. Czekamy i teraz mamy tutaj wstawiony taki symbol, czyli takie oznaczenie, że tu jest właśnie ta tabela przestawna. I teraz to. Tu mamy po prawej stronie
co, zrobię sobie resztę tabela, zaznaczamy sobie, co nas interesuje. I do jakiej kategorii, gdzie ma się to znajdować. Załóżmy, że teraz chcemy się dowiedzieć, ile produktów zostało sprzedanych danej marki. Nie? Czyli produkt, co nas interesuje, sprzedaż. Ile sprzedano? Czy sprzedaż przyciągamy sobie do wartości, bo interesuje nas wartość sprzedanych produktów. Pyk. Czekamy. I co jeszcze nas interesuje? Interesuje nas, ile tych produktów jest. Czyli przyciągamy po prostu produkty i danej marki, nie? To przyciągamy produkty do kon. Tak, mamy produkty. I jeszcze marka, tak? Do wierszy. O, i mamy wylistowane marki. Nie, na odwrót musi być. Na odwrót. Marka musi iść do kon. O, no właśnie, bo tam... Zaraz, jeszcze raz, bo tutaj coś mi się pomyliło. Interesuje nas... Zaraz, bo coś mi się tu... Bueno, coś mi się pomyliło. Nie do tego obszaru. Jeszcze raz. Interesuje nas sprzedaż produktów, nie? Ile danej marki sprzedano produktów. Więc przyciągamy. Usunę sobie to i zrobimy od nowa. Przyciągamy sprzedaż, bo to nas interesuje. Jako wartość. Marka. Nie, produkty. Do. Kon. Dobierasz się, bo tak będzie lepiej. I marka do kon. I jak widzicie, teraz nam powstała piękna tabela przestrzenna i mamy tak pokazane, wypisane produkty konkretne, konkretne marki w wierszach, w kolumnach konkretne marki, w wierszach konkretne produkty. I mamy wartości pokazane, czyli wartości sprzedanych produktów. I teraz sobie możemy szybko odczytać, na przykład LGV30 został sprzedany. Razem on należy do kategorii smartfony. Szukamy kategorii smartfony. Ale nie mamy tutaj wystawionych kategorii, a możemy jeszcze sobie dodać więcej. Jeszcze ciągamy kategorię do kon. Albo do wierszy, jak nam tutaj pasuje, żeby to czytelnie było, nie? O, i teraz mamy jeszcze bardziej zagęszczoną tabelę, nie? Napisane, do jakiej kategorii dany produkt należy, ile go sprzedano. Ale załóżmy, że tak mi nie pasuje, wystarczy mi to, co miałem. Więc tak, interesuje nas edycja 30. Ile sprzedano tego telefonu, ile egzemplarzy. W sumie. Sprzedano należy do kategorii LG. Tutaj podaję telefon. Mamy do tablicy, ze strony mamy LG, tego producenta dodanego i produkty. My szukamy LG, mamy produkty i dowiadujemy się, że sprzedano go 111. Ale w sumie wszystkich produktów marki LG sprzedano również 111, bo LG jest trzecią, bo mamy tylko jeden produkt tej kategorii. Ale jeżeli sobie spojrzymy na przykład na firmę JBL, to mamy na tej liście wypisane dwa produkty firmy JBL. Na przykład JBL Tune 500 i JBL Tune 500 Beta. I teraz tak. Jeżeli chcemy się dowiedzieć w sumie, ile jest sprzedana produktów JBL, to patrzymy. Patrzymy na JBL, mamy i patrzymy na dole. Suma końcowa. To jest trzecia kategoria z rzędu od lewej. Czyli patrzymy
Nie, druga, przepraszam, druga. 4572. I teraz tak. Tym 500, tym TDE, tym 500 sprzedałem 4472. I TDE, tym 500 BT, czyli ten sam produkt tylko w wersji z Bluetoothem, sprzedano 100 razy tylko. Więc tak sobie właśnie taką tabelę można przez stworzyć i sobie jeszcze szybko porównać, odczytać jakieś konkretne dane. Bez ręcznego liczenia, nie? To tak tylko prezentacyjnie miało być. My sobie to teraz usuniemy, bo my teraz albo sobie przejdziemy do nowego kartusza i sprawdzimy, ile to są nagrywamy. 35 minut, więc za chwilę będziemy kończyć. Przejdziemy tego, co tam mamy jeszcze. Obrazy możemy sprawdzić do Excela. Kształty geometryczne. Dodatki, no to jest to samo, co w Wordzie było. Niestety ten pięć znowu taki długi wyjdzie, no ale niestety, żeby przekazać jakieś informacje, to trzeba niestety poświęcić troszkę czasu, no niestety. Dodatki pakietu Office. To możemy prawdopodobnie coś doinstalować, ale na ten temat nie powiem, bo z tego nie korzystam. Wykresy możemy wstawiać, ciekawa sprawa. Również wam to mogę pokazać. Mamy, usunę sobie tylko tabelę przez jedną i zaznaczamy sobie dane, na które chcemy pokazać na wykresie i wybieramy wykres. Na przykład kołowy. Tyk. Taki. Tyk. Zobaczymy, jak wyjdzie. Czy w ogóle wyjdzie, bo... O, i mamy wypisane sprzedaż na podstawie wykresów. W zasadzie wykresu. Nie? Najwięcej sprzedano, jak widzicie, koloru granatowego. Czyli szukamy. Zbijaj tą 500, sprzedano najwięcej. Tu 500, tak, bo jest 4000, nawet tutaj tak dokładnie. No, to mamy jak takiej postaci wykresu kołowego. Oczywiście formatowanie możemy robić też. Zmieniać w narzędziach wykresu. Tutaj możemy sobie zmieniać różnego rodzaju typy wykresu, przekształcić. Na przykład teraz sobie zrobimy kolumnowy. Ja zachęcam do zabawy. Nie będę pokazywał wszystkich funkcji, bo żeby ten film nie trwał za długo. I teraz mamy przedstawioną właśnie sprzedaż w postaci takich kolumnienek. Klasyczny wykres kolumnowy. Co tam mamy jeszcze dalej? Poza wykresami. Hyperlink, to po prostu hyperłączę do jakiejś strony internetowej. I komentarz. Tym możemy, podobnie jak w Wordzie, komentować sobie tutaj dokumenty, skroszyty. Nie? I współpracować z innymi użytkownikami. Odrzucimy sobie komentarze. Dalej mamy zakładkę dane. I tu sobie możemy odświeżyć wybrany zakres, połączenie, to na ten temat się nie wypowiem, bo na bardzo też tej funkcji nie używam, więc tylko przedstawię, co tam mamy. Odśwież wybrane połączenie, odśwież wszystkie połączenia, odlicz skroszyć, sortuj rosnąco, mająco, no to oczywiste jest, możemy sobie posortować dane, filtrowanie, czyszczenie komórek, sfiltrowanie albo zastosowanie ponowne, wypełnienie błyskawiczne, sprawdzanie poprawności danych, czy one są poprawnie wprowadzone, grupowanie danych i rozgrupowanie danych. Recenzja. Sprawdzanie ułatwień dostępu,
to sobie możemy kliknąć i wtedy nam Excel podpowie, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc osobie niepełnosprawnej po odczycie dokumentu, dodawanie nowego komentarza, usuwanie komentarza, poprzedni komentarz i następny oraz pokazanie komentarzy wszystkich. Widok do edycji, to wtedy mamy możliwość edytowania. Widok do czytania, to wtedy schowają nam wszystkie paski narzędzi i będzie tylko można przeglądać arkusze. Nagłówki, możemy schować albo pokazać. Czy po prostu te opisy A1, A5 i tego typu rzeczy, tych opisy, tych komórek. Inne siatki, to po prostu jak sobie schowamy, to nie będzie widać. Obramowania. I możemy jeszcze przeszukać pomoc w poszukiwaniu tematu, który, albo funkcji, którą chcemy wykonać. Wtedy nam podpowie program, jak ją wykonać, zrobić, otworzyć ten dokument w programie Excel na komputerze, jeżeli mamy zainstalowany, możemy też to zrobić. Jak sobie to klikniemy, to nam się na komputer zapisze i będzie można przeglądać dokładnie. To samo, co mamy tutaj, to jest, że na komputerze w postaci Excel pliku na dokumencie, pliku w postaci, no wiadomo czego, na komputerze po prostu, nie? Online, offline. Oczywiście są edytowanie tutaj, sobie to zrobimy, bo chcemy też tego wrócić. I jeszcze udostępnianie pliku, komentarze i wylogować się możemy jeszcze z tego poziomu. To mamy zlistowane wszystkie nasze arkusze w danym dokumencie. No i to byłoby powoli już wszystko, co tutaj możemy zrobić, więc nie będę już przedłużał specjalnie, bo już większość opcji, które chciałem pokazać, pokazałem. Jeszcze oczywiście mamy prawo klik, więc na każdym elemencie, więc tutaj sobie możemy też tutaj działać. Mamy menu kontekstowe, kopiowanie, wklejanie, wstawianie, wstawianie, usuwanie, wczyszczenie, sortowanie i tego typu rzeczy pod ręką. Tak samo jak mamy jakieś dane, też sobie tutaj możemy na nich operować. Jakąś operację czyszczenia wykonałem. No i tak sobie będziemy powoli kończyć, mi się wydaje, więc dobrze. Będę się z wami żegnał. Excel online wam pokazałem. Wiem, ten dzień będzie może być taki chaotyczny ze względu na to, że ja tego programu na co dzień nie wykorzystuję. I pewne funkcje pokazywałem wam, tak powiem, na żywca, nie? Włączałem je i sprawdzałem, co one robią, tak powiem, na żywca. Tak. Bo nie wiedziałem, co one robią, więc... Dlatego pewne momenty w filmie mogą być takie chaotyczne, ale to... Przepraszam was za to. Mam nadzieję, że was to nie będzie przeszkadzało. I was to nie zradzi, nie? W następnym filmie wam pokażę PowerPointa, a jeszcze online, a jeszcze już z wami będę powoli żegnał. Do zobaczenia. Cześć. Komunikujcie się oczywiście ze mną, lajkujcie filmy, udostępniajcie je znajomym, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć. Piona.